to lista najbardziej niebezpiecznych atrakcji na świecie, z których podobno nie skorzystasz nawet za 1 000 000 złotych. Ja bym się sprzeczał, ale sprawdźmy, nie może być tak źle. No dobrze. To rzeczywiście nie byłoby łatwe, nie wiem, czy bym tam chciał wejść. Patrzcie, jaka to jest wysokość. Jaka przepaść, to jest całkiem ważne. To jest najlepsza huśtawka, jaką widziałem. Czy bym poszedł? Kurde, nie wiem. Załóżmy, że tak. Nie, dobra, jednak nie. Jak zacząłem wysokość, to nie. Ten most wstrętny. Ja widziałem filmik, jak ta lina się urywała i to było najgorsze. Patrz, jaki to jest w ogóle wysoki. O, ale się wystraszyłem, ziomka. Czy bym poszedł? Cholerka jasna. Nie, tu się kręci lata. O matko. Przeraża mnie fakt, że w ogóle to jest takie wysokie. To jest na tej ręce, która nie wygląda najstabilniej. Jaka to jest przepaść! Ja pierniczę! Ale wygląda dobrze i tak wygląda lepiej niż ta cholerna huśtawka. Na to za 1 000 000? No to nie ma o czym mówić. Idę. O, jest i też takie miejsce, gdzie macie w cholerę węży. Jeśli się boicie węży, to nie oglądajcie. Ja pierdzielę, patrzcie co to jest. Wy musicie w jakimś niezniszczalnej zbroi tam wejść. Matka was tam więcej nie miała, skąd wyście się tam wzięli? A nie, ja tam raczej bym się nie pchał. Nie idę. To jest najbardziej niebezpieczna zjeżdżalnia na całym świecie. Wiecie, ona została wynaleziona ileś 10 lat temu, ale okazuje się, że w ramach testu właściciel tej zjeżdżalni dawał pracownikom szkod po $100, żeby spróbowali. Ci ludzie źle kończyli, dlatego po miesiącu musieli to zrównać z ziemią. Ja się kurde nie dziwię. O panie, zabierzcie to ode mnie, ja już to też kiedyś widziałem. Ja samą myślę, że mi się kręci w głowie. Patrzcie, kiedy jest szybkie, to wygląda jakby w przyspieszeniu to było, nie? Jeszcze jestem nad jakąś wysokością. Jestem ciekaw, czy wy byście na to chętnie poszli. Jeśli tak, to subskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzu. Wszystko spoko, gdyby nie fakt, że wysokość. Mnie wysokość czasem przeraża. To by przerażało chyba. Rollercoaster, który wlatuje w wodę. To jest zarąbiste. Na to bym poszedł bardzo chętnie. Wygląda 10 na 10. Co to są za schody? Czemu tam nie ma żadnych podpórek? Czegoś z tym się mogę przywiąć, nie? Ja. Wyobraźcie sobie w ogóle wchodzić przez cały dzień na sam szczyt. Ja myślę, że następnego dnia nogi weszłyby wam do... No może nigdzie by wam nie weszły, ale wiecie, byłyby zmęczone chyba. O matko. Ludzie to psychole czasem. Co wy tam robicie? Nie, to jest dla mnie największy koszmar. Jakby mi się coś miało śnić, to właśnie to. Całe szczęście jesteście przymocowani, ale gwoździami wszystkim, matko. Dajcie znać w komentarzu, czy wy byście na to poszli. Jeśli chcecie, to śmiało, ja się tam kurde nie wybieram. Ale szybko zjeżdżalnia wodna. O matko, jak to w ogóle zasuwa? Ja widziałem ją kiedyś. Patrzcie, jaki tu jest nagły spadek. Piją nawet całkowicie. Ta zjeżdżalnia była najwyższą zjeżdżalnią wodną na świecie, aż do czasu, gdy nie stała się tą tragedia. Ktoś niestety z tego wypadł, a park powiedział, że dosłownie nie wie, co się stało. I finalnie właśnie dlatego ją zamknęli. Jakbyście dojechali do Australii, to macie ścianę pełną pająków. Co to jest za cholera jasne miejsca? Ja nie mogę tego oglądać. Wyłączcie to! Ciekawe, co się stanie, gdy wszystkie pająki na was... A, nie mogę o tym pomyśleć. Ja pierdzielę. Jedna wielka rodzinka. One się wszystkie kochają wzajemnie. Wow, ale gościa wrąbało w piłeczki. Ja myślę, że nasz pies by oszalał. Ej, te piłeczki pochłonęły panią. Ona się zatopiła. Pomóżcie jej. Gdy jazda na rowerze zwyczajnie wam nie wystarczy, to możecie się udać kurde tutaj. Pojeździć nad przepaścią. Jak to się dzieje, że nie spadacie z tego? Trzeba mieć chyba dobrą równowagę. Albo to wcale nie jest takie trudne, na jakie wygląda. Choć przepaść i wszystkie widoki wyglądają kozacko. Chciałbym tego spróbować. Ale bym się zsikał na miejscu. Oto jest największa na świecie szklany wiszący most. Ile to ma wysokości? To jest ponad 300 metrów na ziemią. Most masz długość około 400 metrów. Normalnie bym na to poszedł, ale jakby jakiś psychol walił młotem, to może bym powiedział nie dziś. Choć powiem wam szczerze, że ilość ludzi, która tam jest, jest przerażająca. Jakby tam była jedna osoba, to by to chyba wyglądało lepiej niż jak tam jest, kurde, 10 tysięcy ich wszystkich. Ale spróbowałbym, zarąbiste. To jest jedna z najbardziej ekstremalnych atrakcji na całym świecie. Przypinają was w taki sposób, wyglądać jak samolot. I potem was spuszczają z jakiejś wysokości i sobie płyniecie. Ej, zarąbiste. Macie lepsze przyspieszenie niż mój pierwszy samochód. W ciągu 10 sekund już praktycznie 100 km na godzinę śmigacie. Ja mam wrażenie, jakbym kogoś kiedyś na tym widział, ale nie wiem kogo. Ja myślę, że to jest najlepsza rzecz z tych wszystkich, które dzisiaj widziałem. Wlatuję na numer 1 na mojej liście i idę. O, to jest taki szklany pokój nad wysokością. Chyba w ogóle w Warszawie coś takiego tworzyli. Czyli właśnie robicie najcięższy krok w waszym życiu. Mały krok dla człowieka i w sumie nie wiem co dalej. Ej, ale autentycznie będzie najtrudniejszy krok w waszym życiu. Ale poszedłbym. To jest jedna z najbardziej niebezpiecznych dróg ever. I nie zadaję pytania, dlaczego taka jest. Jesteście na takiej krawędzi, ponad 800 metrów przepaści nad wami i cholera, wyobraźcie sobie, jakby wam zabrakło benzyny tam.
Podchodzicie pod krawędź na sznurze, ale to jest przełamanie lęku wysokości. Ej, ale to jest serio przerąbane. Jesteście ponad 350 metrów nad ziemią. To mniej więcej tyle, co jakbyście weszli na szczyt wieży Eiffla. I tak sobie wisicie, nie? Mocarne. Ale chyba bym poszedł, spróbowałbym. To wygląda na bardziej stabilnie niż te wszystkie huśtawki wcześniejsze. Co to był za kadr? Nie pokazujcie mi takich rzeczy. Cofam, to jednak mnie... Nie no, dobra, idę. Łatwo mi mówić przed komputerem. O, to jest zarąbiste. To są te loty w stanie nieważkości. Dosłownie nie czujecie w ogóle grawitacji. Możecie się poczuć jak w kosmosie. I autentycznie to mi się podoba. Na to bym poszedł bardzo chętnie. Chcecie zrobić imprezę w takim miejscu? Ja myślę, że to byłaby niezapomniana impreza. O nie, tu jest jakiś nawiedzony dom, w sensie jakiś dom strachu. Nigdy nie było straszny. Pamiętam, że się jeździło wolną taką kolejeczką. Nigdy nie było problematyczne. Zawsze jakieś takie sztuczne klauny wyskakiwały, to się nie bałem, ale to jest trochę na innym poziomie chyba. Czy coś tu zaraz wyskoczy? Nie mówcie, że wyskoczy. Ja się bałem takich rzeczy. Nie ma pierdziele, wchodzicie do kuchni, a tam szafki się ruszają. W sensie w tym domu strachu to nie jest takie straszne, bo jestem przygotowany na to, że będzie straszne. Gorzej jak wchodzić do kuchni w nocy po cholerne mleko, bo chcecie się napić. I szafka. Ale sobie wyobraziłem. Ale dziura wielka. Co ona tam robi? Ona nie ma powodu, żeby tam w ogóle powstała. To wygląda jakby ją tam ktoś kurde wkleił w Photoshopie, nie? Dokąd ona prowadzi? Może do jakiegoś innego świata? Albo i nie. Na czym on zjeżdża? To jest zjazd na takim dupolocie, tylko że bez śniegu. Jak bardzo lubicie śnieg, ale śniegu nie ma, to możecie zrobić swoje sanki i zjeżdżacie. Albo właściwie możecie też za to zapłacić, bo to jest atrakcja oficjalnie zatwierdzona. Matko, wyobraźcie sobie, jakbyście tylko z tego spadli, ale to wygląda czadowo. Na to bym mógł pójść, ja lubię z czegoś zjeżdżać. A, widziałem ten basen z krokodylem w środku, w sensie to jest jakieś doznanie, nie? Jakby przez chwilę możecie się poczuć jak rodowity pączek, którego właśnie chce ktoś opitolić. W tym przypadku krokodyl. Fajne, poszedłbym. Żartuję, nie poszedłbym. To ja właśnie zobaczyłem. Długi, drewniany most, bardzo wąski i skrzypiący. Dźwięk skrzypienia na tym moście z jakiegoś powodu powoduje mnie niepokój. Ale widoczki fajne. Podoba mi się. To się nie skończy dobrze. Oto wyrzutnia ziomeczka. On wygląda na lekko przerażonego, takie mam poczucie. Stary, jeszcze możesz się cofnąć, jeszcze możesz zejść. No, czekałem na światło. Leci! Easy! Ja jestem na tak. O matko, Wika by chyba zemdlała na tym. Jeden z największych wyciągów na świecie. Autentycznie w ogóle jesteście w chmurach, nie? To wygląda jak jakaś sceneria z Władcy Pierścieni. Jakie tam są chmury, wysokości, przepaście. Jeszcze bym się nie zdziwił, jakby coś was chciało zaraz tam zjeść. Ja nie wiem, czy te zjeżdżalnie finalnie są w Polsce, ale to wygląda czadowo. Zamykają was w komorze i na 3, 2, 1 lecicie. To jest turbo szybkie w ogóle, nie? Całkiem zabawne by było, gdybyście w trakcie tego lotu podnieśli na przykład głowę ciu za wysoko. Bęk w ścianę, nie? Ale to by było spoko. Znaczy, ta zjeżdżalnia. Jakbyście się dożyli w głowę, to może nie. Ale mi się podoba. Poszedłbym. Jeśli tylko jest w Polsce. I jest nasza finałowa atrakcja. To jest faktycznie hotel. Możecie sobie tak nocować, jeśli tylko macie ochotę. Nie jest za wysoko, prawda? Macie ładny widok, więc tutaj nie ma co narzekać. Wyobrażacie sobie, że całe wasze życie wisi tak naprawdę na taśmach. Nawet nie na włosku. Jeśli zwyczajny camping wam nie wystarczy, to możecie zawsze rozłożyć namiot w takim miejscu. To znaczy, nie rozkładajcie. To jest, wiecie, zatwierdzone, zweryfikowane i w ogóle. I to prawdopodobnie jest bardziej bezpieczne niż te wszystkie rollercoastery i zjeżdżalnie wodne wcześniej. To nie zmienia faktu, że tam się akurat bym nie wybierał. Ale za to wy możecie się wybrać tamten odcinek, gdzie reagowaliśmy na odważnych ludzi z totalnie innego poziomu. Subskrybujcie kanał i widzimy się tam.